I zaczynamy kolejny odcinek tam, gdzie skończyliśmy. Idziemy czerwoną drogą. Tylko jeszcze sprawdzę. Tak, nagrywa się jak najbardziej. Żeby nic się nie zmarnował materiał oczywiście, nie? Ale walniemy maratonik, no. To jakaś zagadka będzie. Raczej to będzie dla nich trudne, żeby mnie uderzyli, chociaż już jednemu się udało. Oni są za słabi. Dobra. Nawet jedno uderzenie nic mi za bardzo nie zrobi. Ten chciał we mnie czymś rzucić, ale mu nie wyszło. No co o tym. Po jajcach w kolano. Zostaw to. Gdzie od tyłu zachodzi? To nawet nie wypada. Za dużo ich tu. Zdecydowanie ich tu za dużo. Zaczynam trochę dostawać. Oh fuck. Pelerynu po ryju. Dobra, uwalniamy go. Kolejnego doktorka, jeszcze został tylko jeden. Ja wiem, że dam radę, ale trochę mnie zaczęli tam pod koniec bić, co mnie zmartwiło. Dlatego trzeba zrobić Armor Upgrade 2. Continue. Doktor Chen. Sprawdźmy, co się dzieje na górze. To może nam się przydać. Może coś tu jest. Security Gate. A nie ma jakichś słabych ścianek tu, czy coś? Nie, nic mi to nie da. Explosive gel też mi nic nie da, więc... zeskakujemy. I biegniemy dalej. Kurde. Kolejna paczka z prezentem. Ale to wcipniś. Ole, jakie fajne przejście, jak w jakieś rzeźni czy prosektorium. To zapowiada fajny epizod z doktorkiem. Dawajcie. Kolanem na jajca. Co tam? Lecimy z nim jak ze szmatkami. Klasycznie. Peleryna. Jeb. Kurde, nie no, to jest...
To jest piękne. Odkąd się nauczyłem, że pod E jest peleryna. Znaczy to myślałem, że to jest taka jako tarcza, ale ona fajnie zbija ataki. Więc w sumie jest jako tarcza, jest zajebista. Mamy jakieś prześwietlenia. Gościa z ogonem? Czy to... Tak, to ogon. Dziwne zęby. Okej. Nie mieszam się w to. Czekajcie, krzywe palce, jakieś zdeformowane dzieci i znowu gościu z ogonem. Znaczy, z ogonem, wiecie, tak w nawiasie. Nie no, to kość ogonowa. Powiedzcie mi, że to kość ogonowa. Dobra, jeszcze pani doktor. Gdzie jest pani doktor? Pani doktor? Gdzież ona jest? Czyli zwaliłem misję, bo nie miałem doprowadzić do jej zabicia. Nie wyczułem tego, naprawdę nie wyczułem tego. A sprawdźmy, co się dzieje na górze. A, jest trofi, dobra, to mi się przyda. Ale te nietoperki są fajne. Przywitamy ich wybuchem. Czas to zakończyć. Piękne slow-mo. Czyli to nie był dobry pomysł. A to nawet miałem podpowiedź, że to trzeba na dwóch ścianach, z dwóch stron zrobić. Ja pierniczę, ale jestem głupi. Ale czasami nie myślę. No, fajna jest ta pianka. Wszystko w tej grze jest fajne. Sorry. Tu jest druga. Pianeczka. Wskakujemy i bum. Dobra, zbieramy to, bo nam niczego nie zapisało. Zlatujemy i do niej. Dobra. Chyba czas sprawdzić, co się dzieje, jeśli chodzi o to, ile już czasu. No, wszyscy są uwolnieni. Dlatego mogę iść dalej. No. On to mówi sobie w myślach chyba, bo nie rusza ustami w tych momentach, a jak gada z kimś, to rusza ustami. Takie tylko moje spostrzeżenie. Dopiero 8 minut, a już myślałem, że odcinek poszedł daleko, bo uwolniliśmy w sumie dwóch doktorków następnych, ale skoro tak, gramy dalej. Skoro tak, gramy dalej. No dobra, kolejna paczuszka. A, dobra, czyli mogę jednak. Ja wolę pod E to mieć. Wolę pod E mieć tą kurteczkę, bo ona. Ona jest fajna, ale środkowym przyciskiem myszki to jakoś tak nie po mojemu. Ej, ziomek. Gin.
No i uwo. Nie lubię tego, te jego paczuszki coraz groźniejsze się robiły. Znaczy, było coraz więcej tych szczekaczek, a potem jeszcze wszedł ten gość. Nie podobało mi się to. Fajnie, że były te dróżki. To mi się kojarzy, wiecie, z grą Piła. Była gra Piła. Batman. Pani Young. Znowu z bronią. Nie lubię tych z bronią. Ten poleciał tu, ten na górę. Trzeba poczekać, aż tamten zgubi z... Dobra, już wiem, gdzie lecieć. Dobra, jeden leży. Uciekamy. I teraz czas na tego gościa. Dobra, leży. Kolejny. I znowu na gargulca. Gargulce już są takim stałym elementem rozgrywki. Gdzie jesteś, koleżko, że krzyczysz mi man down? Ja ci zaraz pokażę, co to jest man down. No i po ostatnim. Aż mu z ryja nietoperze wyleciały. Z ryja, jak jestem chudarny. To co? Idziemy dalej. O, szczekaczki. Szczekaczki. Mogą mnie zabić. Czyli pewnie będzie Scarecrow, skoro on mówi tu o moich... I te krzyki też nie zwiastują niczego fajnego. Doktor Crane, no to będzie Scarecrow, no. Ten psychol. Halucynacje inne takie. Kojarzycie go z filmu na pewno, Batmanem, bo chyba w pierwszej części. Nie, w pierwszej... Tak, był w pierwszej, w drugiej był Joker. Boże, Scarecrow. To będzie chora część. O. To jest zbyt oczywiste, że tu jest przejście. Joker, zamknij się. To ciągłe gadanie w tle Jokera trochę mi przeszkadza się wczuć, bo muszę czytać, nie? Co się dzieje, bo też nie słyszę do końca. Mam wyciszone głośniki, żeby mnie było lepiej słychać. Climb down. Aha, okej, już wiem, jak zeskakiwać. Ja pierniczę. Taki horror się zaczyna. A jak na to stanę, to lecą papiery. Ale tylko chyba raz, co też jest fajne, że nie za każdym razem jest taki efekt.
Wchodzimy. Już widzę komisarza Gordona, ale to pewnie nie będzie tak łatwe. To nie może być tak łatwe. Już widzę te oczy Batmana. Już są czerwone takie. Nie, może nawet nie umarł, może to jest tylko halucynacja. Przecież jak już widzę te czerwone oczy, to wiem, że coś jest nie tak. Tak, i ekran się macha. No. Nie ma numeru do swojej pomocniczki. Ja pierniczę. I Batty nie wie, że jest naćpany. Ale ja to widzę. Po tym, że wszystko się macha. Jest takie schizowe generalnie. Dobra, nic tu nie ma. Door locked. Przyszedłem stąd. Tu jest door locked. Więc trzeba biec tam. Ja pierniczę, co tu się dzieje. Kostnica. Tak, to jest chyba. I tu pewnie będą jego rodzice leżeć, czy ktoś. Jeszcze nikt nie leży. O, ja pierniczę te czerwone oczy. Przez twoje oczy czerwone oszalały. Dla twych oczu. O, ja pierniczę. Tak, to jest kostnica. I tu wariuje wszystko. Jakby było jakieś nienawidzone. O, przyćpany Batman, przyćpany Batman i to jak. Tylko co ja tu mam znaleźć, cholera, w tym pomieszczeniu? Czy jest to jakaś wskazówka? Przejdźmy się obok nich wszystkich. Czy coś tu na nas nie wyskoczy, czy też... Nawet nie otwiera. Tak jak mówiłem, no. Nic tu nie wykrywa mój super zmysł, tak? Zobaczmy, że są jakieś szepty. Mówię, myślałem, że tutaj do tego zielonego coś mamy, ale tu się nie da wejść też. Zresztą kto by chciał? Kto by chciał wejść do kostnicy? No dobra, tu nic nie ma. Nie wiem, co tu robić, naprawdę. Ucieknijmy stąd lepiej, czym prędzej. A to jest dobra schiza. Wychodzę, ale wychodzę do tego samego budynku. Znaczy do tego samego pomieszczenia i... What the fuck? Wiedziałem, że tu będą jego rodzice, ja to czułem po prostu. Bo to są jego najgorsze strachy, tak? Tu będzie matka. Trupy. Tak to on. Ja wiedziałem, że to było przyćpanie po prostu przez Scarecrowa. Ja wiedziałem, że tak będzie. A to będzie coraz bardziej schizowy odcinek.
Tu w ogóle wyrwało ścianę. O co chodzi? Mój mózg tego nie ogarnia, tej projekcji, która tu się dzieje w tym momencie. Tam znak Batmana na niebie. O kurde. Jakiś boss czy co? Przewalone. Tak, to jest boss jakiś. Muszę się przekradać przed jego wzrokiem jakoś, tak, żeby on mnie nie widział. Poczekamy tu przy ścianie. Fajnie, to się nagle zmieniło w taką platformówkę. Podoba mi się to, jak pracuje tu kamera. Jak on się unosi, ja pierniczę. Jeden boss w Fable się tak unosił. Ale te lampy jakie są gigantyczne w ogóle, a Batman jaki mały. Dobra. Nie, nie, tu trzeba będzie użyć tego żelu. Czekaj, Batman! Fuck! Myślałem, że robiłem jakiś czas na ucieczkę. Ja wiem, że mam się chować, ale nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Szkoda, że nie było checkpointu żadnego. Dobra, nie będę wam nic wycinał. Potem jest dużo montażu, a ja nie mam za bardzo programów do montażu teraz, bo Camtasia mi się zepsuła. A już wiem, jak to zrobić. Dobra. Tu już wchodzimy. Kurde, ja się w niego zmieniłem. Widzieliście? Dobra. Biegnij, biegnij, biegnij. Nie, nie zmienia się w niego, proszę cię. Batman, nie rób tego. Okej. Co? A, nie ma tu nikogo, widziałeś? Ja pierniczę, ten jego wzrok. Ten jego szczykawy, schizowy to jest moment, no. Tylko co ja mogę zrobić do cholery? Przecież on... Gdy on patrzy tu... To tak właściwie nie mam żadnej możliwości ucieczki. Co nie jest zbyt fajne. Teraz już miałem. I poczekamy, aż on się obróci. I wtedy tym magicznym światłem Batmana go ubijemy. Schiza. Czysta schiza. Jakiś promień po prostu. Kurde, kamecha w niego poleciała. No, było to schizowe, było. Oj, nagle mamy strzałki, których nie było. Sprawdzę jak nagrywanie. 24 minuty. Więc jeszcze jest trochę czasu.
To dawaj. No, wodą. Zerknij wodą. O oh fuck, stanąłem zbyt blisko. Gdzie mnie bijesz? Umieraj. Dobra, biegniemy. Fuck. Fuck. Do 3 razy sztuka, nie? Jak to mawiają. Joker, ten chory świr. Serio? Kurde, no jakby dał Harley, to on się ucieszył, nie? Harley? Dobra. Bierzemy tą sekretną mapę. Spoko, mamy mapę, na pewno się przyda. Leżała obok Miśka, obok Harley jesteśmy. Możemy sobie tutaj stanąć. Ja trochę poobserwować, wiecie. Ale kończymy tu odcinek, nie? I lecimy z następnym. Ja to nagrywam w jednym ciągu. Raczej nie będę wam tego stawiał w jednym ciągu. Powiedzmy co 2 dni, co? Mówię to dopiero teraz, więc chyba po 3 odcinku. Ale tak będzie. No, to tu się z wami żegnam. Hejko.